studiu Radia 5, doktor Marta Wiszniewska, rektor PWZ Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak zwykle uśmiechnięta, to po inauguracji, rozumiem, nowego roku akademickiego? Tak, tak, inauguracja właśnie odbyła się 6 października. 12 inauguracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Powody do radości mamy. Także To powody Spąd do radości. Te powody do radości, pani rektor, to? Powody takim szczególnie dla mnie do radości jest to, że mamy Prawie 600 studentów, yy, którzy rozpoczynają studia na pierwszych rocznikach, studiów, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, a także studiów w studiach magisterskich. Inauguracja udana, yy, kierunki nowe? Inauguracja udana. W tym roku mamy nowy kierunek, drugi stopień bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to studia magisterskie, długo wyczekiwane przez naszych absolwentów, także cieszymy się, jest to powód do radości i dumy. Uczelnia rozwija się. Studia magisterskie bardzo ważny element. Kiedy Pani została rektorem mówiła Pani, że najważniejszy jest student i co w związku z tym to tylko hasło, czy już coś się w tym kierunku dzieje? Nie, oczywiście ja zawsze będę twierdziła, że dla, dla mnie i dla uczelni najważniejszy jest student, ponieważ uczelnia nie istnieje bez studentów. Staramy się zapewnić studentom optymalne warunki studiowania, wysoki poziom kształcenia, także inne urozmaicenia, tak jak strzelnica interaktywna, akademicki zespół sportowy czy, czy koła naukowe, także szeroki zakres tutaj. I, I możliwości studenci nasi posiadają. Bezproblemowa obsługa rozumiem, też w administracji. Tak. Nowością w tym, w, tym, w tym etapie, w tym elemencie jest tak zwana e-uczelnia, gdzie odchodzimy już od papierowych indeksów, obieg dokumentów będzie przebiegał w formie elektronicznej. Wydaje mi się, że młodym ludziom jest to wyjście naprzeciw i duże ułatwienie, ponieważ komputeryzacja życia naszego codziennego daje o sobie znać i słyszę głosy, że są zadowoleni właśnie z takich rozwiązań. Może jakaś aplikacja na smartfony? <noise> Kto wie, w przyszłości może tak. Zagraniczni studenci i współpraca z zagranicznymi uczelniami? To tak. też, też już fakt? Cieszymy się, że mamy praktycznie w tym momencie około 50 studentów z zagranicy. Są to studenci, którzy posiadają kartę Polaka z takich krajów jak Litwa, Białoruś, Ukraina. Liczymy na to, że pozyskamy tych studentów jeszcze więcej w przyszłych latach. W związku z tym będziemy tutaj działania promocyjne związane z, z, tymi, z tymi obszarami, z tymi państwami prowadzić. Coraz więcej podpisujemy również umów bilateralnych w, w ramach programu Erasmus, gdzie ta wymiana studencka, ale nie tylko studencka, wymiana kadry dydaktycznej będzie odbywać się coraz bardziej dynamicznie. Konferencje wspólne? Tak, konferencje wspólne już są w planach. W tym momencie Uniwersytet w Portugalii w miejscowości Covilia deklaruje się nam i chciałby bardzo zorganizować taką konferencję branżową z obszaru budownictwa. W przyszłym semestrze będziemy gościć również studentów z tegoż uniwersytetu u nas na wymianie studenckiej. A studenci zagraniczni w jaki sposób do Was trafili? Reklama szeptana? Czy próbujecie też reklamować się za granicą? Próbujemy też właśnie nie tyle co reklamować, ale zapraszać do siebie. Studentów z zagranicy, szczególnie tutaj z tych naszych sąsiedzkich krajów, tak jak Litwa, Białoruś, prowadzimy dni otwarte, gdzie przedstawiamy ofertę uczelni. W tym roku tutaj są może bardziej jeszcze takie na szerszą skalę zakrojone plany w związku z wyjazdami też do studentów i taką propozycją edukacyjną już na miejscu też u nich. A ta szkołę. propozycja edukacyjna 30 plus? Tak, 30 zdała egzamin? Plus. Myślę, że zdała egzamin. W tym momencie utworzyliśmy prawie 30-osobową grupę na kierunku filologia angielska, angielsko-rosyjska. Wydaje mi się, że pierwsze takie rozmowy moje ze studentami z grupy 30, 30 plus sprawiły i mam taki oddźwięk, że są bardzo pozytywne te opinie. W związku z tym myślę, że będziemy wychodzić z planami uruchomienia również innych kierunków w takim systemie, bo przypomina są to studia bezpłatne w systemie popołudniowym, ale stacjonarnym, tak? Czyli, czyli zupełnie tak na zasadach studiów stacjonarnych, jak, jak, jak standardowo studenci studiują.